Na ten tytuł, który Państwo widzą na tej koszulce, jak mało kto zasłużył Marian Kelemen, szczególnie w ostatnich meczach. Fantastyczny, Marian, Twoje interwencje w kilku ostatnich spotkaniach. Dzisiaj też, szczególnie w pierwszej połowie. Powiedz mi, jak Ty się czujesz jako mistrz Polski? Bardzo dobrze, jak wszyscy, jak cała drużyna. Czuję się bardzo dobrze. To pierwsze mistrzostwo w mojej karierze. Jest to, co jeszcze, można jeszcze nie dotarło do mnie, ale wierzę, że po paru godzinach będzie wiedział, co się dzieje. No, nie wiem, czy będziesz wiedział, co się dzieje, jak posmakujecie dobrze tego zwycięstwa. Natomiast powiedz mi jedną rzecz. Eintracht Frankfurt, coś ci to mówi? Nie, czytałem to tylko z medii. Na razie mówię, zakończył się sezon. Jestem szczęśliwy dla kibiców, dla klubu, dla chłopaków. No i cieszymy się z tego i co będzie, to ja już nie wiem. To jest szansa na to, żeby zagrać w eliminacjach Ligi Mistrzów. Często pewnie słyszałeś ten hymn, on jest bardzo charakterystyczny. To jest też fajna przygoda. No, my na tą Ligę Mistrzów czekamy i chcielibyśmy, żebyś w tej bramce został. Pytanie, czy ty też chcesz tej Ligi Mistrzów? Tak, no, tak, Liga Mistrzów, marzenie każdego jednego piłkarza, no i zobaczymy, trzeba się przygotować dobrze na nowy sezon i uwidzimy, co się będzie działo. Powiedz mi, kiedy uwierzyliście, że ten tytuł możecie zdobyć, bo te dwie ostatnie kolejki absolutnie niesamowite, no ale gdzieś w waszych głowach od czwartku to się musiało rozgrywać. No tak, było to trudne. Nie, czekaliśmy na ten mecz bardzo długo i najlepiej by było, jakbyśmy odegrali szybko po meczu z Jagiellonią. Tak, ale czekaliśmy na to, no i mówię, te minuty w dzisiejszym spotkaniu uciekali bardzo pomalutku, no i ale w końcu uwierzyliśmy w to i że możemy tu zdobyć 3 punkty, no i stało się. I jesteśmy szczęśliwi. Widzisz twoją defensywę bez Piotra Celebana? No nie, Piotr Celeban jest naprawdę klasowy obrońca i bardzo wielkim stopniu pomógł temu klubu. Też na koniec zapytam, czy ta waga tego pucharu, który podniosłeś, to jest rzeczywiście coś, czego się spodziewałeś? Czy on jest cięższy, lżejszy? No, nie może wierzyć temu. Cieszymy się bardzo i ma dużą wagę, no i mówię, był to bardzo trudny sezon, no i teraz nic nie trzeba, tylko świętować. Dziękuję bardzo. Dziękuję.